Na białym tle napis Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki, powyżej logo Politechniki. Montaż filmowych ujęć, rejs żaglówek, na pokładach osoby z niepełnosprawnościami. Mówi doktor habilitowany inżynier Marek Stanuszek, prorektor do spraw studenckich Politechniki Krakowskiej. Nie mamy osób niepełnosprawnych, mamy osoby z niepełnosprawnościami i chcemy, żeby takie stwierdzenia były formalnie, prawnie ukonstytuowane. Ja bym chciał powiedzieć, że wiele rzeczy jest już zrobionych. Próbowaliśmy przede wszystkim dostosować budynki, żeby po pierwsze te osoby mogły wejść do tych budynków i wziąć udział w całym procesie kształcenia. Tutaj szereg budynków, który znajduje się na kampusie na Warszawskiej oraz na kampusie na Czyżynach i na Podchorążych, został wyposażony w odpowiednie windy. Kolejnym elementem są wszelkiego typu ułatwienia związane z procesem kształcenia. Tu rozpoczęliśmy już pewne działania, aby na przykład tak zwana e-edukacja, czyli bardzo otwarty dostęp do zasobów edukacyjnych, uwzględniał możliwości gwarantujące korzystanie z tych materiałów osobom z niepełnosprawnościami. Student z niepełnosprawnością, z określoną niepełnosprawnością, może wnioskować do prowadzącego o przygotowanie specjalnej formy zaliczenia przedmiotu. Trzeci aspekt, który tutaj wspomniałem, to był aspekt tego życia studenckiego, nazwijmy to życia kulturalnego. Na to też chcemy mocno zwracać uwagę. Sposób, w jaki to organizujemy, to oczywiście mamy zrzeszenie studentów z niepełnosprawnościami. Żaglówka zatrzymowana przy podejście. Podjeżdża młody mężczyzna na wózku. Mówi Paweł Nowicki, były przewodniczący Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej. Naszym celem jest promowanie tego, iż osoby z niepełnosprawnościami mogą studiować na Politechnice Krakowskiej. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach Politechniki Krakowskiej, takich jak Bieg Kościuszkowski, Rajd Politechniki Krakowskiej oraz pikniki. Również uczestniczymy w obozach żeglarskich i narciarskich. Naszym zadaniem jest poprawa jakości kształcenia na Politechnice Krakowskiej. Na pokładzie żaglówki jedni odpoczywają, inni uczą się składania żagli, mówi Angelika Borys, przewodnicząca Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej. Jesteśmy w stałym kontakcie z biurem do spraw osób z niepełnosprawnościami, zarówno z władzami uczelni, z samorządem i razem staramy się organizować wszystkie wydarzenia, tak żeby każdy mógł z nich uczestniczyć. Rejs. Obok siebie płyną żaglówka magister i żaglówka rektor. Mówi Jan Ortyl, pełnomocnik rektora Politechniki Krakowskiej do spraw osób z niepełnosprawnościami. Rolą biura jest wsparcie każdej niepełnosprawności. Każdy student ma inną dysfunkcję, inne problemy. I biuro najpierw analizuje, jaka pomoc jest potrzebna danemu studentowi i następnie ją realizuje. W biurze posiadamy wypożyczalnię na przykład sprzętu elektronicznego, którą studentom z niepełnosprawnościami wypożyczamy. Organizujemy również różne zajęcia wyrównawcze, dodatkowe kursy komputerowe dla studentów. Oprócz tego biuro jest współorganizatorem na przykład w kwietniu zawsze krakowskie dni integracji są organizowane. Na przełomie lipca, sierpnia jest organizowany obór żeglarski, który właśnie w tej chwili jesteśmy w Żywcu, jest tutaj realizowany, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Oprócz tego realizujemy różnego rodzaju dodatkowe zajęcia alternatywne dla studentów, jeśli chodzi o sport. Uczelnia jest coraz bardziej dostępna dla studentów z niepełnosprawnościami. Trwa rejs. Większość załogi jest w niebieskich koszulkach z napisem Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Mówi Adrian Michałek, student Politechniki Krakowskiej. Mieszkam tutaj na Akademikach Politechniki w Akademiku DS4 w pokoju przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pokoje są przez to mniejsze, prawda, większe. W pokojach są przystosowane łazienki z uchwytami, z tą większą przestrzenią, żeby wózek mógł się swobodnie poruszać, skręcać. Dodatkowym przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchową na pewno jest obniżony standard blatów w głównej kuchni oraz w szafie są niżej pałąk do zawieszania ubrań zawieszone. No wszystko po to, żeby lepiej można by jakoś funkcjonować jako osoba niepełnosprawna. Jan Ortyl. Zapraszam serdecznie wszystkich studentów z niepełnosprawnościami do odwiedzenia biura, do zapoznania się jeszcze takiego bliższego z ich możliwościami działania i pomocy biura.
Jesteśmy otwarci dla Was i jesteśmy przede wszystkim dla Was. Uczestnicy rejsu już na brzegu machają do nas.